Keilum Stal Gorzów, Betard Sparta Wrocław to kolejne spotkanie Speedway Ekstraligi, które zapowiada się niezwykle emocjonująco. Znajdujemy się w parkingu pięknego stadionu w Gorzowie imienia Edwarda Jancarza, gdzie już wkrótce rozpocznie się walka na torze. Faworytem jest drużyna aktualnego mistrza świata Keilum Stal Gorzów, który tak znakomicie spisał się w ostatniej rundzie Grand Prix, wygrywając Grand Prix Kopenhagi. Założenia były walczyć do końca i zrobić wszystko, żeby być w wielkim finale, a wielki finał to jest jakby zupełnie inne rzeczy. Finał jest jakby to... Finał rządzi się swoimi prawami, tak? Można jechać w zasadniczej rundzie super, a finał pojechać bardzo źle, więc tutaj finał wyszedł bardzo dobrze, takim torem jazdy po zewnętrznie pojechałem, czy nabrałem szybkości i wyprzedziłem za moich kolegów. Strasznie się cieszę, że powróciłem na pierwsze miejsce w ogólnej klasyfikacji i że te zawody tak wyszły. Strasznie mi na tym zależało. A przejdźmy do spotkania, które już wkrótce na tym przepięknym obiekcie tutaj, stadion imienia Edwarda Jancarza w Gorzowie, jeden z najpiękniejszych obiektów żużlowych na świecie, się rozpocznie. Przyjeżdża drużyna z charakterem i ten charakter chyba pokaże na to, że to nie będą łatwe zawody, chociaż trzeba przyznać, że na pewno jesteście faworytem. Na pewno to nie będą łatwe zawody, ale też mamy nadzieję wykorzystać swój tor, atut swojego toru. Dzisiaj nie ma łatwych zawodów. Wszystko jest wyrównane, zawodnicy podobnym sprzętem nie dysponują, więc rzeczywiście zawody zapowiadają się dość emocjonująco i po sportowemu. Ma Pan opiekę nad gorzowską młodzieżą, podpowiada Pan tym młodym zawodnikom. Z kolei w drużynie z Wrocławia wicemistrz świata juniorów Maciej Janowski, który trzeba przyznać robi systematyczne postępy. To kto wie, czy już nie przyszły kolega z kadry seniorskiej, bo juniorskiej jest już od dawna. Nawet te pojedynki juniorów będą trzymać chyba widzów w napięciu. Na pewno tak, jest to doświadczony zawodnik, który robi ogromne postępy, więc dzisiaj tym bardziej te zawody, biegi młodzieżowe, jak i seniorskie będą ciekawe, bo rywal jest, tak jak mówiliśmy, mocny, dobrze przygotowany. My musimy wygrać te zawody. Oni mogą, znaczy chcą powalczyć i mogą je wygrać, więc to jest ta różnica. Aczkolwiek jeszcze mamy ochotę na bonus, który niewątpliwie do któryś z drużyn pójdzie. W drużynie wrocławskiej pełna mobilizacja. Piotr Baron i jego zawodnicy najpierw, jak to mają w zwyczaju, zapoznają się z torem gorzowskiego stadionu. W parkingu nerwowe przygotowania. Zawodnicy Betardu Sparty Wrocław zapoznali się już z torem. Menedżer Piotr Baron, czy ten tor nadaje się dzisiaj do jazdy? No z tego, co sędzia mówi, jeszcze jest niegotowy do jazdy. Tor będzie na pewno ubijany. Na tą chwilę był zrobiony dość przyczepnie, ale jak się okazuje, myślę, że będzie twardy, wiąże w tej chwili ten tor. Zobaczymy, mamy jeszcze 45 minut do meczu, także ocenimy to 15 minut przed meczem, wtedy będziemy podejmować, na jakich przełożeniach wyjeżdżamy. We Wrocławiu sensacyjne zwycięstwo, bo tak określili to fachowcy nad drużyną wielokrotnych mistrzów świata i aktualnego Tomasza Goloba. Tam zwyciężyła wola walki. Czy również tę wolę walki pokażą pańscy zawodnicy w tym rewanżowym spotkaniu? Oczywiście sobie tego życzymy, będziemy starali się jechać jak najlepiej. Myślę, że będziemy stawiać tutaj naprawdę mocno czoła. Wszystko mecz zweryfikuje, jak będzie. Ale na pewno będziemy się starać, zrobimy wszystko, żeby utrzymać jak najlepszy wynik. Gorzów i arena, stadion imienia Edwarda Jancarza, to nowa arena Grand Prix. Rzeczywiście obiekt prezentuje się znakomicie. Za Twoich czasów zawodniczych wyglądał nieco gorzej. Tu aż chce się na nim walczyć. Oczywiście, przepiękny stadion tutaj w Toruniu, naprawdę aż miło patrzeć na takich stadionach. Z całą pewnością widowisko jest znacznie ładniejsze jak na starych i brzydkich. Z ambicją i z odrobiną optymizmu, że nie powinno być źle? Myślę, że nie powinno być. Mamy fajny zespół, chłopacy nie są bardzo spięci. My tak naprawdę dzisiaj nic nie musimy, natomiast Gorzów za wszelką cenę musi nam coś pokazać. To też gdzieś nas stawia w dobrym świetle przed tym wszystkim.
To już rzeczywiście ostatnie przygotowania przed wyścigami, które zapowiadają się naprawdę emocjonująco. Tomasz Golob, Nicky Pedersen to są oczywiście atuty Stali Gorzów, ale myślę, że wrocławianie z braćmi Bierę, dobrze jeżdżącym ostatnio Tomaszem Jędrzejakiem, Piotrem Świderskim, no i przede wszystkim Maciejem Janowskim, tutaj na pewno łatwo złożyć broni nie będą zamierzali przed nami najciekawsze wyścigi tego spotkania. Po 13 wyścigach Keilum Stal Gorzów prowadzi z Betardem Spartą Wrocław 44-34, a w 14 wyścigu w kasku czerwonym Niels Christian Iversen, w kasku żółtym Tomasz Jędrzejak, w kasku niebieskim Matej Zagar i w kasku białym Maciej Janowski. Wrocławianie bardzo ambitnie walczą tutaj w Gorzowie. Teraz za moment nastąpi start. Iversen, Jędrzejak, Zagar, Janowski. Janowski ostatni wyścig wygrał, teraz na czele wrocławianie, aby utrzymać tę pozycję po zewnętrznej. Teraz Maciej Janowski będzie się starał przedrzeć przed Mateja Zagara. Wrocławianie na prowadzeniu. Wchodzą w ostatni wiraż, prowadzi Maciej Janowski, drugi Matej Zagar, trzeci Tomasz Jędrzejak, a czwarty Niels Christian Iversen. Wrocławianie wygrywają 4-2. Wyścig 15 w kasku żółtym Kenneth Bier, w kasku czerwonym Nicky Pedersen, w kasku białym Piotr Świderski, w kasku niebieskim Tomasz Golob. Tu walka idzie nie tylko o zwycięstwo, ale też o punkt bonusowy. Kenneth Bier na prowadzeniu, Piotr Świderski na czwartej pozycji, na teraz mija Nicky Pedersena. Walka niesamowita. Wejście w ostatni łuk na prowadzeniu. Tomasz Golob, drugi Kenneth Bier, trzeci Piotr Świderski, czwarty Nicky Pedersen. Remis 3-3. Stal wygrywa 49-41. Tym samym bonus dla Gorzowa, ale brawa, brawa dla drużyny wrocławskiej. Co takiego stało się na początku? Czy to jest kwestia przełożeń? Tak, dokładnie. Tak jak mówię, pokierowałem się swoimi błędnymi sugestiami i kolejny raz nie posłuchałem taty, który miał rację, i mojej mechanicy. No nic, no, uczę się na błędach i mam nadzieję, że jeżeli przyjedziemy też w tym roku, to zdobędę więcej punktów. Końcówka trzymała widzów w napięciu, którzy na tym pięknym stadionie imienia Edwarda Jancarza oglądali te ostatnie dwa wyścigi na stojąco. Tam byliście tym teamem, który tutaj rzeczywiście, no widziałem strach w oczach kibiców gorzowskich, że ten bonus może im uciec. No tak, o to chyba nam chodziło, żeby przyjechać i powalczyć. Walka była, zabrakło jednak punktów paru i to my byśmy teraz się cieszyli. A czy jest szansa na bonus w rewanżowym spotkaniu z Unią Leszno już w najbliższą niedzielę na torze olimpijskim we Wrocławiu? Jeżeli by nie było tej szansy, to nie wyjeżdżalibyśmy w ogóle na tory. Jedziemy o najwyższe cele i o najwyższe zdobycie punktowe, więc nie stawiamy sobie, że tylko wygrana. Bonus. I oto wrocławscy bohaterowie przed swoimi kibicami naprawdę dali z siebie wszystko na torze, na którym na co dzień jeździ aktualny mistrz świata Tomasz Golob i były mistrz świata Nicky Pedersen. Walczyli do ostatniego wyścigu. Grupka wrocławskich kibiców może być dumna ze swoich żużlowców. Fantastyczna postawa drużyny Betardu Sparty Wrocław, która w tych rozgrywkach pokazuje, że niezależnie od tego, na jakim torze jeździ, pokazuje, że walczy do końca. Dzisiaj zabrakło naprawdę niewiele, ale z tej drużyny możemy być dumni. Dziękujemy!